Zmiany nazwy ulicy wywołują dużo emocji. Od zawsze nazwy ulic i placów były jednym z elementów walki politycznej i światopoglądowej, która miała odpowiednio urabiać świadomość mieszkańców. Mało kto pamięta, jaka rewolucja w nazwach na terenie Bielska-Białej odbyła się w latach 50. XX wieku. Czytając dokumenty, sprawozdania i załączniki z lat 50. można wiele dowiedzieć się o sprawach politycznych całego świata, natomiast niewiele o życiu miasta. Ciągłe stwierdzenia w stylu „Niech żyje bohaterska Armia Czerwona, genialny wódz, chorąży pokoju Józef Stalin, niech żyje i rozkwita nasza ojczyzna Polska Ludowa” sprawiają, że nie ma miejsca na realne problemy dnia codziennego. Dlatego nie dziwi fakt, że po śmierci Józefa Stalina cała sesja Rady Miejskiej w Bielsku-Białej poświęcona była jego osobie. Wraz z przemianowaniem Katowic na Stalinogród wymieniono w Bielsku-Białej wszystkie tablice informacyjne ze starą nazwą. Jak się okazuje, w okresie stalinizmu decydenci z miasta nad rzeką Białą nie wykazali się zbytnio czujnością rewolucyjną i zostali upomnieni przez towarzyszy z Katowic za pozostawienie jako patronów ulic osób ideowo obcych. W piśmie poufnym z 2 stycznia 1954 roku czytamy: Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy zwrócił uwagę, że w licznych miejscowościach województwa stalinogrodzkiego niektóre ulice, pomimo wydanych w tym przedmiocie zarządzeń, w dalszym ciągu noszą nazwy gloryfikujące nazwiska osób ideowo nam obcych, a nawet wrogich. Korfantego, Daszyńskiego, Paderewskiego i temu podobnych, lub stanowiące smutne pamiątki po niechlubnej przeszłości okresu faszystowsko-kapitalistycznego, jak Peowiaków i temu podobne. 25 stycznia do listy wrogów nowego systemu dopisano telegrafem również Władysława Gomułkę. Aby zrozumieć powagę sytuacji i siłę prośby z góry, już następnego dnia MRN w Bielsku-Białej wytypowała 9 ulic do zmiany, w tym ulicę Powstańców Śląskich na Aleksandra Puszkina, a ulicę Paderewskiego na Fryderyka Engelsa. Ostatecznie 26 kwietnia 1954 roku radni postanowili zmienić dwie nazwy ulic. Dotychczasowa ulica Narutowicza została ulicą Tuwima, a ulicę Paderewskiego przemianowano na ulicę Hibnera. Informując o tym fakcie Stalinogród, prezydium zapowiadało, że w najbliższym czasie zmieni ulicę Urzędniczą na Mikołaja Gogola, ulicę Mieszczańską na ulicę Juliana Marchlewskiego, zapewniając przy tym, że na terenie miasta Bielsko-Biała nie znajdą się nazwy ulic gloryfikujące nazwiska osób ideowo nam obcych. Jak wcześniej urodzeni pamiętają, w 1956 roku nastąpiła odwilż polityczna, którą początkowo lokalne władze zignorowały. Kiedy wiatr odnowy powiewał nad całym krajem, władze Bielska-Białej udawały, że nic się nie stało. W tych okolicznościach do prezydium MRN wpłynęła petycja podpisana przez młodzież studencką i pracującą. Zaiste obywatele, wasz olimpijski spokój jest godny podziwu. Obserwując historyczne wydarzenia rozgrywające się w naszym kraju, nawet najbardziej obojętny obywatel musi stwierdzić, iż stoicie poza marginesem dynamicznego życia politycznego naszego społeczeństwa. Powyższy zarzut pragniemy uzasadnić następująco. Ostatnio cały naród, oczywiście poza wami, bierze udział w oczyszczaniu naszych ulic i miast ze skompromitowanych nazwisk, które symbolizują nam tyranię, łamanie praworządności, upadek naszej stopy życiowej i inne ponure zjawiska. Jako przykład podajemy Warszawę, gdzie plac imienia Stalina przemianowano na plac Defilad, a w naszym województwie Stalinogród na Katowice. Sądzimy, że te przykłady winny wystarczyć do rozbudzenia inicjatywy Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Bielsku-Białej. W związku z waszym letargiem żądamy kategorycznie, aby niezwłocznie zmieniono nazwy ulic Stalina i Dzierżyńskiego oraz żądamy także od was włączenia się w ogólnonarodowy nurt życia politycznego naszego kraju. Zainspirowany tą petycją Klub Radnych Stronnictwa Demokratycznego zgłosił 29 października wniosek, aby w ramach zwycięstwa nurtu demokratycznego nad stalinizmem dążyć do całkowitego usunięcia śladów stalinizmu z miasta. Na pierwszy ogień zaproponowali zmienić ulicę Stalina na ulicę Bohaterów Warszawy. Wniosek w tym samym dniu stał się uchwałą i bohaterowie przegonili Stalina. Jak również przeprowadzono wymianę 689 tablic ulicznych na wszystkich drogach.